szkołach podstawowych na religii chodzi 90 parę procent, w szkołach średniej 70 parę procent, ale już wśród osób pełnoletnich maturzystów już tylko połowa. I to w całym kraju. A w dużych miastach to w ogóle jest... Więc naprawdę, myślę, że trzeba, nie przebierając nogami, że zaraz powstanie partia, która pogoni PiS, trzeba mieć nadzieję, że po prostu osiągniemy taki moment, w którym no PiS znajdzie się na pozycji ZHN-u z wczesnych lat 90., czyli pozycji oszołomu, w którym nikt nie rozmawia. Nadal wracam do tego, że najbliższe wybory, w których wiele osób pokłada nadzieję, są wyborami, gdzie mamy do wyboru gówno w proszku i gówno w płynie, mniej więcej. No tak. Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie na kanale Malina Błańska. Moją gościnią jest dzisiaj Agnieszka Wołkłaniewska. Z Agnieszką spotykam się 12 godzin po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego i jakieś 16 po publikacji uzasadnienia. Spotykamy się po to, by porozmawiać o tym, co nam pozostało po tej jesiennej energii. Tej jesiennej energii, która obudziła wkurwienie w wielu osobach, ale która dzisiaj jednak owocuje jakimś wspólnym poczuciem bezsilności. Aga, co nam zostało z tego strajku kobiet, z tamtej energii? Czy cokolwiek dobrego z tego wyniknie, skoro i tak wiemy, że rządzący mają nas w dupie i z tym nic nie zrobimy? Znaczy mają niewątpliwie i to jest oczywiste, ale ja uważam, że stało się coś rewelacyjnego i ta klęska tego ruchu jest, brutalnie powiem, pozytywna. W takim sensie, że te wszystkie osoby młode, które wychodziły na ulicę wtedy, które wyszły na ulicę wczoraj, które będą wychodzić dzisiaj i które no, są wkurwione, trafnie zauważyłaś, to są osoby, które się wypisują z religii, które nie będą chrzciły dzieci, nie będą robić ślubu kościelnego, które bardzo trafnie zlokalizowały Kościół katolicki jako przyczynę tego zamachu na wolność. Bo to przecież nie chodzi o to, to nie jest tak, że dziewczyna 19-letnia czy 17-letnia myśli sobie, a jak kiedyś zajdę w ciążę, to może mój płód będzie miał bezmózgowie, to ja muszę się zabezpieczyć na tą okoliczność. To jest kwestia zamachu na wolność i ten zamach na wolność jest, i to przeżycie również upokorzenia bezsilności jest przeżyciem formacyjnym dla całego pokolenia, młodych kobiet zwłaszcza, ale też ich facetów, partnerów. I to jest ten krok, którego nam brakowało, który na przykład zrobiła Irlandia w kierunku świeckiego społeczeństwa. Irlandia zrobiła go znacznie większym kosztem, bo jednak to Irlandia w tej chwili przecież jest jednym z 10 najbardziej ateistycznych krajów świata. I ona go zrobiła dzięki temu, w związku z tym, co się okazało na temat tego, w jaki sposób w kościołach Kościół traktował dzieci w przytułkach. I to było rzeczywiście no, okrutny zupełnie taki katolicki gułag, w którym dzieci były bite, gwałcone, wykorzystywane i tak dalej. I to jest to coś, co wypchnęło społeczeństwo irlandzkie z dewocji. U nas no, ten koszt jest znacznie mniejszy, a uważam, że to w tą stronę pójdzie i to następne pokolenie, to które w tej chwili chodzi po ulicach, już nie będzie się tulić do kościoła i nie będzie szanować tradycji, nie będzie uważać, że trzeba oddawać jakąś część obyczajowości katolickiej. Ale myślisz, że tutaj Kościół jest największym wrogiem? Bo dla mnie najbardziej uderzające jest takie skrajne lekceważenie tego, że nikt nie usiadł nigdy z nami do żadnego stołu, że wiesz, no z rolnikami się siada do stołu, nie? Z pielęgniarkami siada się do stołu. Z pielęgniarkami to różnie akurat chyba. Nie, ale ja uważam, że tak, uważam, że Kościół jest największym wrogiem. Znaczy ja się tym zajmuję od 30 lat. Ja powiedz coś o tym. Pracować w Sejmie w 91 roku, będąc na drugim roku studiów. I naprawdę oglądałam przeróżne formacje polityczne i wszystkie się właściły do Kościoła. Wszystkie rządy po kolei robiły to, czego chciał od nich Kościół. Tak? Znaczy pamiętamy najpierw Suchocką, która już będąc odwołana podpisała konkordat, potem jednak lewicowych przywódców, którzy ten konkordat de facto przepchnęli, to znaczy Komisję Siemiątkowskiego, który stwierdził, że on nie jest, bo Kwaśniewski okazał, że nie jest niezgodny z konstytucją. Pamiętamy Leszka Millera, który dawał ojcu Jankowskiemu
koncesję na wydobycie bursztynu. Pamiętamy te wszystkie rzeczy, pamiętamy różne, wprowadzenie religii do szkół, potem wprowadzenie ocen na świadectwo, potem wpisanie ten ocen do średniej, płacenie księdza. Po prostu to szło tylko w jedną stronę i niezależnie od tego, kto rządził, czy to rządził PiS, czy to rządziła Platforma, czy to rządziła jakaś odmiana Unii Demokratycznej, czy rządziła Lewica, wszyscy się łasili do Kościoła. Ja uważam, że Kościół, znaczy PiS jest oczywiście obrzydliwy, jest nam strasznie przykro, że już 5 lat żyjemy pod rządami PiSu, ale to Kościół i wpływ Kościoła na politykę jest problemem, z którym no, nie zmierzył się żaden rząd przez ten czas. I to się właśnie moim zdaniem kończy. No ale żebyśmy doczekali jakiegokolwiek efektu, potrzebujemy wymiany ekipy politycznej, tak? Tak. No bo jak wiesz, mówimy o pokoleniu, które dzisiaj wychodzi na ulicę, które nie, kolejnego pokolenia, czyli swoich dzieci, nie puści na religię, więc może dzięki temu te religie nie będą musiały być w szkołach, bo po prostu nie będzie kogo tam uczyć, to nadal jest jakaś taka dyskusja o latach, które ja będę ledwo już pamiętała, albo ledwo w ogóle będę siebie pamiętała, bo to będzie za, nie wiem, za 20 lat, tak? Nie, to jeszcze będziesz siebie pamiętała za 20 lat, podejrzewam. Natomiast ja myślę, że tak nie jest. Ja myślę, że ta przemiana będzie znacznie szybsza, bo ona ma charakter ewolucyjny, mentalna przemiana ma charakter ewolucyjny. Mów o tym, bo myślę, że dzisiaj potrzeba nam trochę takiej nadziei, wiesz? Znaczy, czegoś takiego, w co mamy patrzeć, albo co mamy robić. Słuchajcie, zgłosiłam się do Rady Koordynacyjnej Strajku Kobiet. Byłam na jednym ze spotkań, na pierwszym spotkaniu tej rady. W efekcie tego spotkania nie poszłam na żadne kolejne. Nie poczułam tej energii, która była na tych ulicach. Nie miałam wrażenia, że ta grupa dźwignie to wyzwanie. I kilka dni temu dostałam nowego maila pod tytułem zróbmy to jeszcze raz. Zróbmy to jeszcze, tak, zróbmy drugi raz, to jeszcze pierwszy raz. Więc to niestety no, budzi we mnie takie przekonanie, że to się nie wydarzy, nie? Że strajk kobiet nie zbuduje partii politycznej. No oczywiście, że nie zbuduje partii politycznej, więc dlatego że... ta nadzieja jest płonną nadzieją, nic z tego nie będzie, a te osoby, które były te 3 miesiące temu na ulicach, którym wczoraj splunięto w twarz, to i tak musiało się wydarzyć, wiedzieliśmy, że to się kiedyś wydarzy przecież. No chciałoby się móc po pierwsze chwycić jakieś nadziei, a po drugie wiedzieć, co robić dalej. To znaczy, to co jest najbardziej niebezpieczne w tej sytuacji, to jest to, że zdecydują się na migrację wewnętrzną, tak? Znaczy popatrzą, że to wszystko taka sama jest hołota, czy to po prawej, czy po lewej i przestaną w ogóle być zaangażowane w politykę. Ale, znaczy ja bym chciała taką chińską perspektywę jednak przyjąć, to znaczy dalszą niż wybory za 3 lata. Czy tam za 2,5 roku. I uważam, że ta rzeczywiście to, co, z czym musimy się zmierzyć i przez te 30 lat się nie zmierzyliśmy, to jest dewocyjny wymiar polskiej polityki. I wtedy, kiedy... Bo ja nie, znaczy być może Jarosław Kaczyński szczerze kocha Kościół katolicki, ale ja nie wierzę w to, że większość tych ludzi... Wystarczy popatrzeć na Giertycha, że większość tych ludzi jest głęboko wierzących i naprawdę uważa, że Jezus ich posłał do polityki. Oni po prostu... pindrzą się do ryzyka, bo ryzyk ma władzę. Do tego, oczywiście. Ale ryzyk już nie ma władzy, ma słuchalność 1,2% w tej chwili, więc więc po prostu ten proces następuje. Polityka jeszcze za nim nie nadąża tak do końca, bo oni są, większość polityków, zwłaszcza tego starszego pokolenia, jest dość mało plastyczne struktury poznawcze, ale nie będzie oczywiście z tego partii, dlatego że jak ja zobaczyłam ten skład tej Rady Koordynacyjnej, no z całym szacunkiem dla pani profesor Moniki Płatek i tam jeszcze ktoś był taki, no to nie są ludzie, którzy są w stanie wyrazić wkurwienie dziewczyn, które chodzą po ulicach z plakatem z napisem kurwa mać. To mnie zachwyciło po prostu jako kropka, tyle na ten temat. Więc, ale dobrze, no to jest coś, czego ci młodzi ludzie muszą się nauczyć, czego myśmy się nie nauczyli. To znaczy, ja byłam w Sejmie, ja byłam korespondentem sejmowym, jak ustawa antyaborcyjna była przyjmowana. I pamiętam, że była taka sytuacja, że wtedy, kiedy... Ten kompromisik. Ten kompromis tak zwany, tak. I że taka była sytuacja, że takie osoby jak Halina Nowina-Konopczyna, czy senator Walerian Piotrowski, błagam, tam, podpowiadaj. Halina Nowina-Konopczyna. Gwiazdki, no. To było takie katolskie oszołomstwo, które wprowadzało tę ustawę i było takim głosicielem tej ustawy, plus Święta Trójca, czyli poseł Niesiołowski, poseł Łobuszański, poseł Marek Jurek.
To ówczesny ZHM był generalnie, tak. Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, partia, która została rozwiązana, co jest bardzo dobrą wiadomością, kilkanaście lat temu chyba już. I wtedy wszyscy dziennikarze sejmowi uważali ich za postaci groteskowe, za coś, z czego się można wyśmiać, za jakieś takie pokopane oszołomstwo, które naprawdę no, jest folklorem politycznym. A potem się nagle okazało, że ten folklor polityczny przepchnął tą ustawę i już przestało być śmiesznie. I przez te wszystkie lata nikt nic z tym nie zrobił. Znaczy nikt nie postawił temu folklorowi jakiejś tamy, co więcej się ta mentalność przesuwała. Joanna Senyszyn czyni trafne zauważenie, że kiedyś się mówiło o aborcji, potem się zaczęło mówić o zabijaniu dzieci poczętych, a potem się zaczęło mówić o zabijaniu dzieci po prostu. Tak. Zabijanie dzieci. I że ten język jest przyjmowany czy przez drugą stronę. To znaczy w jednym elementem tego uzasadnienia jest to, że trzeba ujednolicić język, bo jest niekonsekwentny, bo raz się mówi o matce, raz o kobiecie ciężarnej, raz się mówi o płodzie, raz mówi o dziecku poczętym. No bo, prawda, no, to jest taka pora, w którym wyszły na ulicę kobiety, które mówią, że płód nie jest dzieckiem, że kobieta w ciąży nie jest matką. Trzeba odwojować ten język, zanim cokolwiek innego się zacznie odwojowywać. Trzeba odwojować to myślenie, trzeba odwojować ten strach przed Kościołem. To takie poczucie, że przecież naprawdę nikt z nich nie wierzy w to, że Jezus się obrazi. No, to nie jest tak, że oni wierzą głęboko w Boga. Myślę, że większość z nich. Oni po prostu uważają, że Kościół ma moc polityczną, moc sprawczą. I kiedy przestanie ją mieć, kiedy ci młodzi ludzie postawią twarde weta, to na przykład widać, jak się młodzi ludzie wypisują z religii. Z okazji 30. rocznicy wprowadzenia religii do szkół była konferencja posiedzenie konferencji episkopatu i tam ksiądz, którego nazwiska nie pomnę, który się specjalizuje w tejże katechezie, przedstawił taką statystykę, z której wynika, że w szkołach podstawowych na religii chodzi 90%, w szkołach średnich 70%, ale już wśród osób pełnoletnich maturzystów już tylko połowa. I to w całym kraju. A w dużych miastach to w ogóle jest... Więc naprawdę, myślę, że trzeba... Nie przebierając nogami, że zaraz powstanie partia, która pogoni PiS, trzeba mieć nadzieję, że po prostu osiągniemy taki moment, w którym no PiS znajdzie się na pozycji ZHN-u z wczesnych lat 90., czyli pozycji oszołomu, w którym nikt nie rozmawia. Nadal wracamy do tego, że najbliższe wybory, w których wiele osób pokłada nadzieję, są wyborami, gdzie mamy do wyboru gówno w proszku i gówno w płynie mniej więcej. No tak, to prawda i prawda jest taka również, że Lewica, z którą ja osobiście wiązałam wielkie nadzieje, nieszczególnie te nadzieje spełnia. Nawet nie dlatego, że robi coś złego specjalnie, tylko dlatego, że nie robi nic dobrego. Znaczy, że okazało się, że nie ma tam żadnych osób, które są w stanie zaproponować alternatywną wizję Polski, bo to o to chodzi tak naprawdę. Znaczy PiS miał alternatywną wizję Polski w stosunku do wizji platformerskiej. I PiS powiedział ludziom, pogonimy tą Republikę Kolesiów, pogonimy tą konstrukcję opartą na tym, że elitą jest dobrze, a wami pogardzają i zrobimy coś innego. I ludzie chcieli wziąć udział w takim państwie, to o to chodziło. I teraz co właściwie mówi ktokolwiek, czy to Platforma, czy PSL, czy jak to się tam nazywa, Koalicja Polska, czy nawet Lewica. Zrobimy, żeby było tak, jak było przedtem. To jest dramat, ale... Jeszcze mamy no 3 lata, więc może jeszcze 2,5 powiedzmy, więc może jeszcze ktoś wypracuje jakiś pozytywny przekaz. To nie musi powstać partia masowa. Może się pojawi... Ja jestem zachwycona, szczerze mówiąc, tą Martą Lempart, ponieważ ona posługuje się językiem, którym się nikt w dyskursie publicznym nie posługuje, takim anarchistycznym, takim rozgniewanym i jak ona mówi, zostawcie ślad. Tak, bądźcie kreatywnie, zostawcie ślad, to jest coś, czego nikt by nie powiedział, bo zaraz by się bał, że zostanie posądzony o namawianie do chuligaństwa. Więc pewnie kłopot polega na tym, że za nią stoją jakieś, już się ustawiają w kolejce różne osoby, które są bardziej z tego szymelu, tego co wypada powiedzieć w polityce, co nie, ale może jednak ten proces wyłoni jakąś grupę liderów, które bardzo bym chciała, żebyśmy się związali z Lewicą, która będzie mówiła coś nowego. No. We mnie jest dużo strachu, że Marta Lempart dostanie jedynkę w jakimś dobrym okręgu, na pewno weźmie mandat i na tym się skończy, nie? No to byłoby bardzo rozczarowujące.
Choć oczywiście zależy od tego, od kogo by dostała tą jedynkę. To znaczy, mój kłopot polega na tym, że dla mnie taką kwintesencją, że tak powiem, zepsucia politycznego jest Barbara Nowacka oczywiście, która... A nieskuteczności politycznej? Znaczy, jeżeli chodzi o zdobycie miejsca, znaczy swojego własnego miejsca. Pamiętaj, że ona zawsze startowała... Ona mi kiedyś opowiadała na imprezie u Urbanów. Przywołuję tę historię, dlatego że kiedyś już ją opisałam, więc to nie jest tak, że wiesz, z nadwina opowiadam dalej, że ona w któryś tam ostatnich wyborach, nie, przedostatnich wyborach prezydenckich w Warszawie dostała propozycję z SLD-ówka, żeby startować. I wiadomo było, że przecież nic nie wygra, tylko to byłyby kolejne wybory, w których ona by po prostu sobie postartowała. I ona powiedziała, nie dziękuję, ja chcę w końcu coś wygrać. I potem były te następne i ona po prostu chciała wygrać, no i wzięła sobie ten mandat. No okej, to znaczy kłopot ale polega na tym, że, to jest, że to jest rodzinne, ponieważ jej mama, którą swojego czasu bardzo ceniłam, też założyła Unię Lewicy tylko i sprzedała ją potem Sojuszowi Lewicy Demokratycznej za jeden mandat swój w Gdyni. Była taka koalicja, w której cała Unia Lewicy, która powstała, przyniosła jeden mandat i to był mandat Izy Jarugi Nowackiej. Natomiast ja pamiętam, że oczywiście głównym kapitałem Barbary Nowackiej jest Izy Jarugi Nowacka. To nie ulega wątpliwości. Znaczy bycie sierotą smoleńską, albo wdowcem smoleńskim, albo wdową smoleńską w Polsce jest bardzo dzisiaj korzystne, ciągle. Natomiast... Ja zobaczę, czy się nie zrywamy. Natomiast... Poza tym ona rzeczywiście stała się w jakimś momencie, też trochę z dziedzictwa, tak, swojej matki, która była, powiedzmy, wyrazistą i... Feministką. Działaczką feministyczną, tak, liczącą się działaczką feministyczną. Stała się twarzą tych protestów, czarnych protestów za pierwszym razem, tak. A potem, jak znalazła się w Platformie, to się okazało, pamiętam takie jej wystąpienie, że ona tutaj będzie walczyć o prawa kobiet i w ramach praw kobiet wymieniła politykę senioralną, opiekę zdrowotną i coś tam jeszcze. Natomiast temat aborcji się kompletnie nie pojawił, ponieważ Platforma jej zabroniła, jak się zgaduje tak mówić o aborcji, ponieważ to było jeszcze wtedy, kiedy ta aborcja nie nabrała tak wyrazistego charakteru jak teraz. Więc to, że w tej chwili nawet Barbara Nowacka znowu ma odwagę mówić o tym, że o liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. Nie znaczy, że będzie mówiła o tym za dwa lata. Ale to tak? Znaczy, ale to jest dobrze. To znaczy, że w tej chwili postulat liberalizacji ustawy antyaborcyjnej przechodzi przez usta tak wielu osobom. Tak wielu osobom i stał się jednym z oznak antypisizmu, to jest postęp. Bo jeszcze chwilę temu było to coś, co było przypisywane oszołomom lewicowym. Także ja naprawdę uważam, że ten cały proces, niezależnie od tego, jak strasznie dopierdoli kilku osobom, które, czy tam 100 osobom, 1000 osób, mniej więcej było około 1000 tych aborcji rocznie, jest pozytywny, no bo zmienia, buduje mentalność, która jest mentalnością antyklerykalną. Przejdziemy się trochę po nazwiskach kobiecych, które twoim zdaniem są warte zauważenia na arenie politycznej, albo które, przed którymi przestrzegałabyś. Właśnie dlatego, bo ty masz niebywałą pamięć, właśnie odnotowuję to. Znając twój styl życia, to jest niebywałe, że zachowała się. Problem, bo tak, to, że pamiętam to, co było w wczesnych latach 90., tak, to prawda, to nie jest łatwe. Trochę mi to czasem krępuje, po prostu, że już jestem na tym etapie, że mogę wspominać początki państwowości. Natomiast... Znaczy powiem tak, ja pamiętam te kobiety, które wtedy walczyły, takie jak właśnie chociażby Iza Jarugi Nowacka, czy Iza Sierakowska, czy Joanna Bana chyba, tak? Znaczy była tam jakaś kupa takich sensownych, bardzo wyrazistych kobiet. W tej chwili trochę gorzej, ja nie przepadam za tą grupą tych takich młodych działaczek z Razem, bo one robią wrażenie, nieprzyjemne wrażenie przemądrzałości, to się źle sprzedaje bardzo. Bardziej przemądrzałości niż bojowości. Ja bardzo lubię oczywiście osobiście Marcelinę. Marcelinę Zawiszę, z którą pracowałam dwa razy i w Dzienniku Trybuna, i w Strajku. I uważam, że jest wspaniałą, bardzo wartościową młodą osobą. No ale na miłość boską, przewijanie dziecka na komisji sejmowej przed kamerami podczas zadawania pytania ministrowi zdrowia jest po prostu złym pomysłem. No.
I to są tego typu... Oj, Aga, ale też wiemy, że ty jesteś kobietą, która nie lubi dzieci. To prawda. Nie, tak, nie ale lubi dzieci, jednak, nie chce mieć dzieci. Ale to jednak jest dość intymna czynność. Znaczy nie trzeba tego robić publicznie, naprawdę. Nie trzeba myć dziecku tyłka publicznie, trzeba również karmieć dziecka piersią znaczy, podczas zadawania pytań. Ja tutaj podniosłabym ewentualnie kwestię intymności tego dziecka, nie? Że tutaj to zostało tam przekroczone. Tam akurat nie spędza snu z powiek, natomiast, domyślam się. Natomiast uważam, że... Znaczy ja rozumiem ten mechanizm, tak? Że ten pewien nurt feminizmu powiedział, mężczyźni zagnali nas w kąt z tymi dziećmi i kazali nam karmić w ukryciu i to jest przejaw patriarchalizmu, więc my się temu przeciwstawiamy. A dzieci bierzemy ze sobą. A dzieci bierzemy ze sobą i bierzemy je ostentacyjnie, bo przychodzimy z dzieckiem na komisję, ale potem jak już wszystkim pokażemy się dziecko, to wychodzimy. Więc no... To nie jest okej. Okay. Ja jestem wielbicielką i wierną przyjaciółką Janny Senyszyn oczywiście, która jest taką osobą, która nie dość, że mówi to samo i nie zmienia zdania, to jeszcze jest bodaj jedyną osobą, która jest w stanie się skomunikować z tymi młodymi ludźmi, jedyną polityczką, nie znoszę słowa polityczka, ale już wiem, że tak trzeba mówić, która jest w stanie skomunikować się z tymi młodymi ludźmi na poziomie... Jest w stanie, twoim zdaniem? Na poziomie ja myślę, że już jest w randze... Nie, polityczki ale, seniorki, nie? Tak, tylko że Bernie Sanders też jest politykiem seniorem. To po prostu Joanna Senyszyn jest jedyną osobą, która nie jest poważna, która nie uważa, że należy przemawiać jak z katedry, która drwi z rzeczy, które wymagają drwienia. Ja pamiętam, jak strasznie mnie sfrustrowało, jak w momencie, w którym Korwin Mikke wykonał tego rapa swojego, że na drzewach pieprzeni socjaliści będą wisieć zamiast liści, posłowie lewicy... Na szczęście była to Hanna Gill-Piątek, która nie jest już posłanką Lewicy, ale jeszcze jakiś młody człowiek, nie pamiętam jego nazwiska, najmłodszy poseł Lewicy, donieśli na niego, na prokuraturę, do komisji etyki, że on wzywa do przemocy, że to jest jak Narutowicz w ogóle, oni teraz będą, bo on chce ich wieszać na... Znaczy kompletny brak poczucia humoru i takie nastroszenie swoją własną wartością i ważnością jest czymś, co absolutnie zabija tą formację. Naprawdę. I to jest straszny kłopot. Znaczy oni się nie są w stanie skomunikować z młodzieżą, która przecież... One były szalenie błyskotliwe, te wszystkie... Postulaty. Te wszystkie postulaty i te hasła na tych... I na te tam... Na przykład moje ukochane już miało skończyć, bo mi się tekturki kończą. No po prostu... Czy dajcie już spokój, mi się tekturki kończą. No po prostu to jest zupełnie inny rodzaj dyskursu i to nie jest tak, że oni traktują poważnie tego. Ci ludzie, którzy chodzili tymi całymi dniami po tych ulicach, wychodzili, byli bici przez policję, narażali się na różnego rodzaju szykany, naprawdę traktują swój udział w życiu publicznym bardzo poważnie, tylko wyrażają go w sposób typowy dla pokolenia. A co myślisz o Klaudii Jachirze? Szczerze mówiąc, nic nie wiedział o Klaudii Jachirze. To znaczy, na pewno jest bliżej tego pomysłu, o którym mówię, czyli umiejętności darcia łacha. Natomiast no, formacja, z którą jest związana, moim zdaniem jest daleko od czegokolwiek, o czym można myśleć rzeczywiście. Ja tam nie mam nikogo, kogo bym lubiła w tej całej formacji, więc to jest kłopot. To wiem. Jeszcze ostatnią rzecz, którą chcę ciebie zapytać. Jest taka myśl i ona wraca wobec w ogóle strajków, że mimo wszystko jesteśmy za subtelne. Że nawet to wypierdalaj, to jest jednak... kanapowe wypierdalaj, to nie są miasta, które, nie chcę powiedzieć, płoną i nie chcę nawoływać do terroryzmu, chociaż chcę pokazać, że takie myśli się pojawiają, nie? Że, no, że my jeszcze nie pokazałyśmy tak naprawdę prawdziwego wkurwienia i że jesteśmy bardzo delikatne. Ja myślę, że może coś w tym być, tak? To znaczy to, co wczoraj powiedziała Marta Lempart, czyli zostawcie znak, tak? Zostawcie znak na ulicach swojej obecności. Było dobrym pomysłem. To znaczy, rzeczywiście, to powiedziała któraś z posłanek lewicy, i to było bardzo trafne zdanie, że jak się komuś wchodzi przez całe lata do łóżka, do domu, do sypialni, to trzeba się spodziewać rewizyty. Ja byłam zachwycona tym, że wreszcie ktoś wszedł do kościoła albo napisał coś na murach kościoła. I dlatego, że z niewiadomych przyczyn wszyscy mówili, a to przepraszam, nie, możemy się kłócić z PiS-em, ale... Sakrum. Ale sakrum absolutnie, gówno tam sakrum, przepraszam bardzo. To znaczy, to jest coś, co mnie absolutnie zachwyciło, że rzeczywiście ta młodzież przestała czcić tych facetów w sukienkach. No.
to jest i to... I klękać przed nimi. Klękać przed nimi i budować tą, ten swój... Ja uważam, że to jest bardzo dobrze, natomiast... Znaczy jest oczywiście taki lęk we mnie, zasiany przez Legona, że ten tłum, jak się bardzo rozbuja, to może być niebezpieczny sposób, którego byśmy nie chcieli. Karol Mozelewski, mój jedyny chyba w życiu idol, mówił, że na przykład bardzo lubi tłum i w ogóle się tłumu nie boi i że bardzo wielu inteligentów się boi tłumu. Ja niestety nigdy nie miałam ani odwagi, ani charyzmy Karola Mozelewskiego. Ja się boję tłumu i ten tłum na razie jest znakomity, tak? Niezwykle, znaczy składa się z niezwykle wartościowych jednostek. Natomiast jest ta tendencja, tak, że będąc tłumie, równa się do dołu, więc trudno to powiedzieć. Znaczy na pewno można ostrzej, ale nie aż tak, żeby podpalać samochody na ulicach, bo to spowoduje dyskredytację. Odwrócenie sympatii. To znaczy to jest kłopot, że teraz jak bardzo ciekawą rzecz mówi Marek Migalski, cytując nie wiem, czy nie Snydera, o czymś, co się nazywa sadopopulizmem, co polega na tym, że jak pokazują, jak brutalnie policja traktuje te dziewczyny demonstrantki, kłamią ręce, whatever, to nam się wydaje, że to musi wzbudzić agresję, niechęć wobec policji. A nieprawda, dlatego że to jest termin, który... Oswajamy to. Nie, to jest termin, który chyba Snyder ukuł na potrzeby tego, co robi Trump. Trump mówi, zróbmy Amerykę z powrotem wielką, ale nic nie robi w tym celu, żeby Ameryka była wielka, na przykład poprzez poziom edukacji, poprzez wyrównanie zarobków, poprzez obniżanie, podniesienie podatku dla bogatych. Co mówi? Mówi, zrobimy Amerykę większą, wielką w ten sposób, że znowu będzie wam wolno bić murzyna, pedała, araba, whatever. To znaczy, że ludzie, którzy są nieszczęśliwi, lubią poczuć, że ktoś inny ma bardziej przejebany. I ta satysfakcja, która płynie dla tych, którzy nie znoszą lewactwa szeroko pojętego, bo to nie jest lewica, ale czegoś, co się w Polsce w tej chwili nazywa lewactwem, a wpierdol wpuścili gówniarzom, a dobrze im tak, a należało się, a niech się gnojki wychowają. To jest zjawisko, którego moim zdaniem nie doceniamy. Ono jest obecne w pisowskim myśleniu, w tym konserwatywnym pisowskim myśleniu. Ale jednak to nie jest większość. I ta większość, jak wynika z sondaży, jak wynika z badań, jest życzliwa temu strajkowi. Jak strajk zacznie podpalić samochody na ulicach, bijać szyby, to przestanie być życzliwa, co może opóźnić proces zmiany władzy. No tak bym to ujął. Agnieszko, temat religii czy kościoła właśnie, bo to chcę też zaznaczyć. To podobne emocje wyobrażam sobie, że może budzić nasza rozmowa w momencie, w którym tak ostro jedziesz po religii, I dlatego chciałabym doprecyzować, religii czy po kościele? W sensie, jak ty reagujesz na ludzi wierzących? Myślisz, jakby jesteś w stanie wyskrobać w sobie, wiesz, tą taką, nie wiem, empatię, szacunek? Nie. Szanuję twoje prawo do twojej wiary, po prostu nienawidzę instytucji, czy nie? Nie. To znaczy, i to zawdzięczam... Oj, ty nietolerancyjny. Richardowi Dawkinsowi, który napisał rzeczywiście, że należy być nie tylko ateistą, ale również wojującym ateistą. Napisał, on wzywa, to jest jego konstrukt. Mianowicie, no ja uważam, że w przypadku inteligentnych ludzi wiara w Boga jest formą intelektualnej dezercji. To znaczy, naprawdę uważam, że nie da się myśląc krytycznie wierzyć w Boga. A zwłaszcza w jakiegoś Boga instytucjonalnego, który do tego jeszcze jest wyrażony przez jaką instytucję, zwłaszcza tak toksyczna jak Kościół katolicki. Rzeczywiście Kościół katolicki jest tym, co należy zwalczać, ale nie da się zwalczać Kościoła katolickiego skutecznie, nie konfrontując się z mitem, który został przez niego, przezeń powołany do życia. W związku z czym, tak, uważam, że należy głośno mówić o tym, że Boga nie ma i głośno pytać... Żadnego. Ludzi, żadnego. I głośno pytać ludzi wierzących, dlaczego wierzą w Boga i jakie mają... argumenty na rzecz tego zabobonu, dowody, w którym tkwią. Dowody, nie, argumenty. To znaczy, naprawdę nie spotkałam jeszcze żadnego argumentu, który by mnie przekonał, że wiara w Boga jest mądra. Są ludzie, którzy mówią, że im to pomaga, bo się lepiej czują, bo myślą, że spotkają ukochanego po śmierci, bo whatever, tak? Znaczy, to są... Tylko, że to, że coś czyni nas
nieco szczęśliwszymi, czy nieco mniej zlęknionymi, czy w ogóle sprawia, że czujemy się nieco lepiej, to wcale nie znaczy, że to jest prawda. I uważam, że dobrze, jak ludzie są uczciwi wobec siebie intelektualnie, więc tak, walczę również z konceptem Boga, a nie tylko z Kościołem katolickim. Jaki błąd znajdujesz w tych narracjach takich pop, wiesz, w mainstreamie, który można by jeszcze rozjechać walcem? Bo co jest dla mnie ważne, żebyście wiedzieli, dlaczego zaprosiłam Agnieszkę, ponieważ przenikliwość Agnieszki w ocenie sytuacji politycznej i nastrojów społecznych zawsze mi imponowała, a przede wszystkim to, że z łatwością wskazujesz luki w myśleniu popularnym. Jest taki, znowu się powołam na Karola Mazaleckiego, który on mówił o takim zjawisku, które wtedy nie byłam pewna, czy ma rację, teraz myślę, że na pewno miał rację. On mówił, że nie należy mówić o trójpodziale władzy, bo to niewiele znaczy. Dla bardzo wielu ludzi trzeba mówić o Igorze Stachowiaku. Trzeba mówić o państwie, o Igorze Stachowiaku, trzeba mówić o państwie policyjnym. Igor Stachowiak, chłopak skatowany przez policję. Tak, na śmierć. Trzeba posługiwać się prostym, wyrazistym komunikatem i to jest kłopot, którego moim zdaniem, z którym sobie nie radzi opozycja. Opozycyjne media trochę sobie z tym radzi OKO.press, zdecydowanie sobie z tym nie radzi Gazeta Wyborcza, która prowadzi tą samą narrację zakorzenioną w myśleniu Unii Demokratycznej, czyli partii, która nie istnieje już 25 lat. I rzeczywiście myślę, że jest kłopot z tym, że profesjonalne media nie potrafią się komunikować z tą grupą, która w tej chwili jest trzonem protestu przeciwko władzy i aborcji. Ale ja rozumiem, że oni nie potrzebują tych mediów, ponieważ mają swoje własne kanały. Mają Michała Marszała, admina Tygodnika Nie. Czy ty śledzisz te memy? To prawda, tak. Dokładnie. I mają cały obszar fascynujących różnych profili pod tytułem Jan Paweł II zajebał mi szlugi na przykład. To jego już chyba nie ma, ale był fascynujący. Znaczy naprawdę to jest kolejna rzecz, która mnie zachwyca. Znaczy ta kompletny brak nabożeństwa w młodym pokoleniu wobec Karola Wojtyły. To, że są te wszystkie cenzopapy, te żółte twarzyczki papieskie, te skłonność do wklejania papieża w różne bardzo niestosowne miejsca. Na komplet i JP2 GMD, czyli Jan Paweł II gwałcił małe dzieci, co się tłumaczy na... Wypikać, no. Nie, znaczy jest taki hashtag, który się nazywa JP2 GMD i on ma znaczyć Jan Paweł II gwałcił małe dzieci, natomiast napisali ci młodzi ludzie, że to hashtag oznacza Jan Paweł II, Gloria Maryi Dziewicy. I wezwali różnych, którzy kochają Jana Pawła II, żeby umieszczali ten hashtag w swoich postach. I mnóstwo prawaków właśnie zakończało swoje komunikaty hashtagiem JP2 GMD. To jest moim zdaniem szalenie śmieszne po prostu. I to jest... I ten ja uważam, że to naprawdę można i zabić tylko śmiechem. I że ten śmiech ich w końcu zabije, tylko, że na razie światem rządzą bardzo poważni, ponurzy faceci, głównie. No i mechanizmy, których nie przeskoczymy śmiechem, no. Konstytucja, wybory. No, ale... Sejm, nie, znaczy ja uważam, wybrać, że wybory... Wiesz, że wybory kabaret nie wejdzie do Sejmu. Wybory nie? Przeskoczymy śmiechem, w takim sensie, że jeżeli zaczniemy... Jeżeli ci ludzie, którzy teraz opisują świat na śmiesznie i oglądają świat przez pryzmat swojego poczucia humoru, zaczną dokonywać wyborów i zaczną chodzić na te wybory, to nie będą głosowali na tych nawzdyczonych facetów, którzy sami siebie prowadzą pod rękę, tylko będą głosowali na umowne jachiry czy Senyszyn, czy osoby, które mają dystans i są znacznie bardziej, a za poczuciem humoru idzie mnóstwo cech, które sobie cenimy, tak? Dystans do świata, analityczne myślenie, nieprzyjmowanie na wiarę różnych dogmatów. To jest bardzo pozytywne zjawisko i może właśnie dzięki temu, że ta beka stanie się elementem dyskursu poważnym, a staje się w tej chwili, to zmieni się jakość klasy politycznej. Bo jak ja widzę tych facetów, nawet
znaczy jak widzę Borysa Budkę, który wygłasza z namaszczeniem tak, te tak potworne banały. Ryszard Boga ostatnio poczynił takie zauważenie, że on sądzi, że nawet ci, którzy są wielkimi zwolennikami opozycji i wielkimi przeciwnikami PiSu, to nie czekają z niecierpliwością na to, żeby Borys Budka został premierem polskiego rządu. Kłopot polega na tym, że nie mamy chwilowo nikogo, kogo byśmy chcieli zrobić premierem polskiego rządu. Ja nie znam takiej osoby, nie mogę pokazać palcem takiego człowieka płci dowolnej, o którym tak chciałabym, żeby ta osoba była premierem albo prezydentem, żeby rządziła Polską. Słabo, nie? Więc... Czyli jednak kończymy depresją. Nie, nie, ale mówię, że właśnie, że za pomocą beki, czyli drwiny ze świata, można również ukształtować listy wyborcze i można ukształtować parlament. I to jest kluczowe, tak? Znaczy, jak sobie wybierzemy, tak będziemy mieli. A jak ludzie, politycy zauważą, że śmieszność, znaczy, że bycie człowiekiem z poczuciem humoru jest zaletą w oczach wyborców, a nie wadą, bo w tej chwili ciągle jest to uważane za wada, no to może się stać coś, znaczy może nastąpić jakaś zmiana mentalna, jeżeli nie pokoleniowa. Dziękuję Ci bardzo. Cała przyjemność.